naszej społeczności nadarzyńskiej obchodzimy dziś gminne dożynki 2016. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na Eucharystii. Chcemy ten chleb ofiarować Panu Bogu, bo on jest znakiem pracy ludzkiej i wszelkich zbiorów i wszelkich darów, które mamy. Dożynkowa Eucharystia uczy nas, jak mamy z tych darów, które od Boga otrzymujemy, korzystać, dzielić się z bliźnimi w duchu miłości, w sakrament Eucharystii. Każe nam i zobowiązuje do tego, abyśmy i my w naszym dojrzewaniu chrześcijańskim uczyli się prawdziwej postawy miłosierdzia. Amen. Dożynki jest to największe święto wsi polskiej, obchodzone od wielu, wielu pokoleń. Jest to dzień, kiedy rolnicy z dumą, z radością, z satysfakcją przynoszą na ołtarz to, co udało się zebrać, żeby to poświęcić, żebyśmy mieli poczucie, że nic nam w przyszłym roku nie grozi, że będziemy mogli spokojnie pracować, egzystować, dlatego że mamy pożywienie. Również wielką i starą tradycją jest dzielenie się chlebem, a jednocześnie jest to symbol tego, żeby nam nigdy nic nie zabrakło i w naszej małej ojczyźnie, i w tej dużej, i żeby tego chleba, który jest podstawą bytu, nie zabrakło w żadnej polskiej rodzinie. Chciałbym podziękować wszystkim tym, co przynieśli wieńce, wypiekli te chleby. Chciałbym podziękować Pocztowi Sztandarowemu Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest również jest co roku z nami. A przede wszystkim chcę wam Państwu podziękować za to, że przybyliście, że przyjęliście to zaproszenie i że możemy razem wspólnie świętować i się modlić. Dziękuję wiesz tutaj orkiestrze dętej, która jeszcze dzisiaj będzie występowała, i harcerzom, i zuchom, bo tak licznie jak dzisiaj wystąpiliście, to chyba po raz pierwszy, jak pamiętam. Także również jest to, napawa to optymizmem, jak młode pokolenie w takiej ilości zaszczyca nasze dzisiejsze święto. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Życzę udanej zabawy i miłego spędzenia popołudnia. Dożynki to święto polskiej wsi, jednoczące mieszkańców regionu. To święto, które ukazuje tradycję i kulturę zakorzenioną w naszych domach, w domach polskich rodzin. Pomimo niesprzyjającej w tym roku pogody, ciężka i sumienna praca na roli przyniosła plon, za który chcemy dziś podziękować. Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać obfite plony, bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i pracy rąk rolników. Pobłogosław te wieńce, żniwne owoce, warzywa i chlebki. Spraw, Panie, aby nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu przez Chrystusa, Pana naszego. Przed Twe ołtarze za thank you.
Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na pokaz sztuk magicznych w wykonaniu najpopularniejszego polskiego iluzjonisty. Panie i Panowie, Pan Maciej Pol. Pokazał mi, co tak naprawdę widziałeś w nas. Na błędy, które popełniasz, chciałabym być obojętna. I see the long and watch your line, my old friend to teenage lies. I had them all, I had it on my radio. My soul's painted like the wings of butterflies. Fail tales of yesterday will grow but never die. I could fly, my friends, just let's go. Przecież dorośniesz wnet. Jaki mieć w życiu fach, jaki osiągnąć cel. Chociaż wiem, że potknąć się zdarzało i nie jeden błąd. W moim życiu był, to dziś pomogę ci uniknąć go. I ma być tak jak jest. Przeciwnościach jest też i czas, ma mi sens. Mówię,